Panie wójcie, pamięć o Janie Pawle II żyje. Tak, kultywujemy tą pamięć i dzisiaj po raz 22 spotykamy się na terenie naszej gminy, aby tą datę 16 października zapamiętali szczególnie ludzie młodzi, bo wiemy, że z tą pamięcią młodych jest różnie, dlatego to dzisiejsze spotkanie, które chcemy jak gdyby utwierdzić, jaką rolę odgrywał Jan Paweł II, kim był, był wielkim Polakiem, 27 lat służył nie tylko ludziom, Bogu i ludziom, ale całemu światu i pozostawił po sobie ogromną spuściznę, ogromną pamiątkę i dlatego ta nasza pamięć jest tutaj w sposób szczególny niezbędna, a bez przekazywania jej młodemu pokoleniu możemy zapomnieć, że następni będą cokolwiek o tym wiedzieli. Jak wygląda dzisiejszy wieczór, spotkanie, dzień? Dzisiejszy dzień to oczywiście głównie występy młodzieży, dzieci, zespołów z terenu naszej gminy. No i myślę, że takim podsumowaniem to jeszcze będzie spotkanie przy słodkim poczęstunku w świetlicy w Komarnie. Może nie przy kremówkach, ale przy popularnej szarlotce, ponieważ na terenie gminy jest bardzo dużo sadów, więc jabłek jest bardzo dużo, więc myślę, każdy będzie miał możliwość degustowania umiejętności naszych pań, bo one dzisiaj tutaj będą wodziły rej, jeśli chodzi o smakołyki. Wieczornica w Konstantynowie, w Komarnie Kolonii, a wieczornica dotycząca Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, połączona ze świętem Szarlotki. Myślę, że papież byłby zadowolony z tego połączenia. Myślę, że tak. Uwielbiał, zresztą ciągle to podkreślał. Dzisiaj też na wstępie mówiłem, czy młodzież wie, co to znaczy wadowickie kremówki, czego one dotyczą, kiedy papież wypowiedział, przypomniał sobie o tych pięknych, wspaniałych ciastach, które za młodych lat spożywał. No, a my dzisiaj kremówek wadowickich nie mamy, ale będziemy mieli komarzeńskie szarlotki. Dziękuję za rozmowę.